Cześć Wam, cześć moi drodzy, z tej strony Hudson. Kolejny odcinek z gry GTA Online. Pfu! GTA 4, znowu się pomyliłem. Ech, i dzisiaj kolejna misja będzie dla Playboya X. W międzyczasie odwiedziłem kafejkę internetową i mam umówione spotkanie tam z dziewczyną o nazwie Sobohoe. Prawdopodobnie dzisiaj. Ale niestety... Albo za tydzień w poniedziałek, zobaczymy. Według gry oczywiście. No, czy będzie na odcinku, raczej nie. Dobra, ale teraz zrobimy misję. Strzelanie fotek. O, chyba wiem, co to będzie za misja. Co, money? Not much. How are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah, Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever, we spoke about that shit already. Give him time, he's just out of prison. For real. Listen, G, Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfuckers been calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker. Well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay, what does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. Now, he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic. But he ain't scrawny neither. Kurde. He be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? And some signs of bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down, nowa komóra. Take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Dostaję nową komórę z aparatem. O matko. W 2003 komóra z aparatem to było szaleństwo. Kurde, to było. Kurde, balans. Dobra, jedziemy na to całe boisko. Jak wygląda nasza komóra? O. Aparat, mogę cyknąć fotę. Jedny. Więc wtedy nie mogę się przemieszczać. O, taksa jakaś podjechała, opcje. Skórkę można zmienić, na razie mam tylko jedną, ale w internecie mogę kupić więcej. Myślałem, że mi drzwi urwie. Czerwone. Zielone. Prawie jak mój Duke. Przejechałem. Zagapiłem się na auto. O, ten też, ten ma ładny kolorek. A, tu jest to całe boisko, dobra. O, tu w ogóle jest Clucking Bell. Jest trzech typów. Obstają, że to jest ten z tym żółtym. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. No. Ale kontynuując wątek Clucking Bella. Został zamknięty, ponieważ jakieś szczury tu znaleźć. Coś takiego. No i tak stoi w ciekawostkach. Dobra, idziemy zrobić zdjęcie tym typom. Dane sobie może tutaj. Kurde, pograbym w kosza. Aparat. O matko. Rozmazane to zdjęcie.
Zrób zdjęcie, wyślij. I czekamy teraz na potwierdzenie. A chyba, że dostał teraz. Marlon. Liniarze się przydali. Marlon is dead. You the man, son. You money. You my ice cold Slavic killer. No szybciej. Zaraz mnie aresztują. Kurde, to właśnie to jest fajne, że jak masz jedną gwiazdkę, to próbują cię aresztować. A nie, że już, kurde. Strzelają. No, misja załatwiona. Teraz chyba trzeba pały zgubić. Bo tutaj jest tak zwany Pie and Spry. U kowboja. Przemalujemy sobie auto. No i po policji. No, ta misja zaliczona. O, Michel. Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It is very important that you be there. Goodbye. No, kolejny pytajnik do odwiedzenia. Ale to następnym razem. Na razie to było na tyle w tym odcinku. No, był taki krótszy. No, ale cóż. Tak wyszło. Auto Cowboy. Spy and Pry. No, na razie to było na tyle. Dziękuję wam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.